19 września wspominamy świętą Emilię Marię Wilhelminę de Rodat, zakonnicę. Emilia urodziła się 6 września 1787 roku na zamku Durel, niedaleko Rodez we Francji. Wychowywała ją babka, uczyła się w misji świętego Cyryla, gdzie w wieku 18 lat została nauczycielką. Wcześniej zasmakowała w modlitwie i nauczyła się odwiedzać ubogich. W 1804 roku zdecydowała się zrezygnować z sukcesów ziemskich i oddać się całkowicie na służbę Bogu i ubogim. Przebywając w Villefranche, dostrzegła, że sprawą najbardziej naglącą jest nauczanie i wychowanie chrześcijańskie. Próbowała potem życia zakonnego u szarytek w Nevers, u panien adoratorek w Cahors, u sióstr miłosierdzia w Muizac. Nie odpowiadało to jednak jej aspiracjom. W 1815 roku razem z trzema młodymi dziewczętami poświęciła się nauczaniu ubogich dzieci. Dzieło rozwijało się z początku powoli. Z czasem przekształciło się w zgromadzenie zakonne świętej rodziny w Villefranche. W 1817 roku siostry złożyły śluby zakonne. W 1834 roku Emilia jako przełożona generalna wspólnoty dokonała podziału zgromadzenia na dwie gałęzie – kontemplacyjną i czynną, gdzie siostry prowadziły przedszkola, szkoły i różne dzieła dobroczynne. Gdy 19 września 1852 roku Emilia zmarła, zgromadzenie liczyło już 36 domów. Zachowały się jej listy i autobiografia. Beatyfikacji w 1940 roku i kanonizacji Emilii 10 lat później dokonał papież Pius XII. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Emilii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.